Cześć, nazywam się Rafał Tatarczyk i jestem inżynierem sprzedaży w firmie Poleco Aparatura. Firma powstała w 1990 roku i produkuje urządzenia termostatyczne, dygestoria, aparaty do poboru prób i stacje zlewne FECO. Teraz pokażę Wam, jak wygląda nasza fabryka. Chodźcie za mną. Aktualnie zatrudniamy ponad 200 pracowników w kilku działach. Każdy dział jest odpowiedzialny za poszczególny etap procesu produkcyjnego. Przykładowo, zamówienia wpadają do systemu w dziale sprzedaży, skąd przekazywane są do działu realizacji zamówień. Dział konstruktorów projektuje urządzenia, a dział IT tworzy dla nich oprogramowanie. Dział logistyki dostaje informacje o zamówieniu na konkretny produkt. Kompletuje wszelkie komponenty niezbędne do wyprodukowania urządzenia i przekazuje je we właściwe miejsce. Dział produkcji dzieli się na dział urządzeń chłodniczych i grzewczych. Właśnie tutaj składane są suszarki laboratoryjne, cieplarki oraz sterylizatory. Urządzenia chłodnicze po zaizolowaniu pianką poliuretanową w dziale piankowania trafiają właśnie tutaj. Tutaj powstają chłodziarki laboratoryjne, szafy termostatyczne, komory klimatyczne, zamrażarki laboratoryjne oraz zamrażarki niskotemperaturowe. Dział kontroli jakości to dział odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich produkowanych przez nas urządzeń. Na każdym etapie robimy wszystko, by zagwarantować najwyższą jakość produktów spełniających oczekiwania naszych klientów. Warto przedstawić sterowniki naszych urządzeń termostatycznych Smart i Smart Pro. Naszą intencją było stworzyć innowacyjny sterownik, łatwy w użyciu oraz intuicyjny jak smartfon. Tutaj znajduje się nasz magazyn, gdzie spakowane urządzenia czekają na swoją podróż do klienta. Dział logistyki odpowiednio pakuje każde urządzenia. Stąd urządzenia rozpoczynają podróż do wszystkich zakątków świata. Obecnie eksportujemy nasze urządzenia do ponad 90 krajów na całym świecie. A Ty? Masz już swoje urządzenie Poleco?